Jeżeli by ustawodawca czy twórcy konstytucji chcieli, żeby to uprawnienie było ograniczone tylko do wyroków prawomocnych, to by to wpisali. Tak niestety nie jest. Kto był sędzią w tej sprawie? Osoba, która sama ma zarzuty karne. Miejsce przestępców, jak pan Wąsik i pan Kamiński, nie jest w parlamencie, tylko w więzieniu. Wy się nie potraficie pozbyć tej mentalności komunistycznej. Chcecie ułaskawiać przestępców z PiS. Taki jest wasz cel. Pan jest zbyt przyzwyczajony do barbarzyństwa prawnego, prawa i sprawiedliwości. Ja nie jestem niczym przerażony, ja jestem szczęśliwy. Hubert Biskupski, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Dużo się dzieje i myślę, że będzie trochę emocji w naszym studiu. Witam serdecznie Piotr Masłowski, senator Polska 2050, Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Za chwil kilka dołączą do nas Patryk Jaki, europoseł Suwerenna Polska, i Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i wiceminister spraw zagranicznych. Szanowni Państwo, tradycyjna sonda na początek. Pytanie do naszych widzów, czy Polsce grozi wojna domowa, czy Polsce grozi wojna domowa. Panie pośle, zacznę może od pana. Kolejny dzień niezwykłych napięć. Czy Polsce grozi wojna domowa? Gdybym miał wziąć udział w tej sądzie, oczywiście zaznaczyłbym, że nie, aczkolwiek jak słyszę wypowiedzi niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy podkręcają emocje, grożąc jakimiś spektakularnymi wydarzeniami albo ofiarami, które miałyby być, nie wiem, czy składane, czy ponoszone na tym proteście, który miał być protestem w obronie mediów prorządowych. Teraz chyba przeistoczył się w protest obronny dwóch skazanych polityków. No to w jakiś sposób zastanawiam się, czy te osoby, czy ci politycy Prawa i Sprawiedliwości nie dążą właśnie do takiej wojny domowej, do destabilizacji. Ale z mojej perspektywy, tak jak powiedziałem, gdybym miał zaznaczyć odpowiedź, to oczywiście nie. Państwo jest gotowe do tego, by reprezentować siebie i naród na arenie międzynarodowej, by spełniać obowiązki, jakie ma rząd wobec obywateli, wobec mieszkańców. To wszystko funkcjonuje. To w takim razie to samo pytanie do pana senatora Masłowskiego. Pan poseł uspokaja trochę nastroje. Oczywiście trudno sobie w tym momencie wyobrazić taką klasyczną wojnę domową, czyli rozlew krwi, nie daj Boże. Niemniej coś, co publicyści określają mianem wojny domowej, nam grozi czy nie grozi, panie senatorze? Myślę, że nam nie grozi. Zgadzam się tu z kolegą ze studia, że poziom emocji nie jest tak wysoki. Oglądaliśmy obrazki wczorajsze spod aresztu. Tam było kilkadziesiąt osób. I myślę, że na chwilę obecną to jest taki spór dotyczący elity. Może to jest niewłaściwe słowo w tym kontekście, ale wąskiej grupy polityków, i oni są w to najbardziej zaangażowani. Ja myślę, że przeciętny obywatel powoli ma tego dosyć. Zresztą reprezentuje środowisko polityczne, które do wyborów startowało z hasłem dosyć kłótni i do przodu. Ja myślę, że Polacy coraz bardziej o tym marzą. Nie liczę na to, że to się wyciszy w najbliższych dniach czy nawet tygodniach, ale myślę, że polityka na wyciszenie, na uspokojenie tych emocji to jest właściwa droga, którą powinniśmy zmierzać. Ale reasumując, nie, myślę, że wojna domowa nam nie grozi. Ciekawy jestem frekwencji na jutrzejszym proteście. Nie wiem, jak prognozy pogody w Warszawie, bo w Rybniku teraz jest prawie minus 10 stopni Celsjusza i myślę, że nawet to byłaby duża bariera w protestowaniu, ale nie wiem, jak temperatura w Warszawie, jak ona będzie wyglądała jutro, ale myślę, że tak wielkich emocji, jak tego oczekują politycy grający na to, żebyśmy się rozpadali wewnętrznie coraz bardziej, nie będzie i że przegrają na tym. No zobaczymy, jutro jest ten marsz, który rzeczywiście, ten temat przewodni marszu ewoluował. Zaczęło się od mediów publicznych. W tej chwili motywem przewodnim są byli ministrowie Wąsik i Kamiński. To będzie sukces Prawa i Sprawiedliwości?
Pod jakim względem? Obrony osób skazanych prawomocnymi wyrokami. Wie pan, no, trudno mi zrozumieć, że i też trudno było mi wczoraj w takim odpowiedzialny sposób przyswoić informację, że jeden z byłych wiceministrów, który odpowiadał za służbę więzienną, próbuje dostać się wczorajszego wieczora do aresztu, by sprawdzić, w jakim stanie czy jakie warunki bytowe mają dwaj byli posłowie, obecnie skazani i aresztowani do odbycia dwuletnich wyroków pozbawienia wolności. No, pan Woś się trochę skompromitował, powiedziałbym, tymi pytaniami i tą chęcią sprawdzenia, jakie są te warunki tych obu panów. Jeśli będzie to taka sama frekwencja jak wczoraj pod aresztem, gdzie wydaje mi się, przynajmniej tak z przekazów medialnych było widać, a przerzuciłem wszystkie kanały łącznie z tą prywatną stacją, która teraz przejęła tych wszystkich, czy prawie wszystkich, wielu milionerów telewizji publicznej z czasów Prawa i Sprawiedliwości, to nawet tam w tym kadrze mieściło się raptem kilkadziesiąt osób i wydaje się, że to byli wszyscy koledzy Kamińskiego i Wąsika, którzy tam poszli się z nimi utożsamiać. Nie chciałbym tutaj przesądzać, czy będzie jutro sukces frekwencyjny Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Nie mi to osądzać. Pragnę zwrócić tylko uwagę naszym widzom, że miał to być marsz w obronie mediów. Mediów nie trzeba bronić. Media są w tej chwili... No tak, jesteśmy przy mediach, panie pośle. I przeglądania tego, jakie były faktycznie tam podejmowane w ostatnich latach. Ja nie chcę bronić mediów tych, które były. A dzisiaj mamy, przepraszam, tylko skończę myśl, mamy informację, że będzie to jednak marsz w obronie byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. No. Tak, jesteśmy już przy tych mediach. Ja nie chcę bronić mediów, które były przed 15 października, czy tam przed 13 grudnia mediów publicznych, bo ciężko jest bronić tego, co tam się działo. Niemniej jednak ten pierwszy krok, który został podjęty przez ministra Sienkiewicza dotyczący przejmowania mediów publicznych, został przez sąd, przez KRS podważony, tak? Nie wpisano, nie zgodzono się na wpisanie do rad nadzorczych jako członków rad nadzorczych i zarządów tych osób, które zostały przez ministra Sienkiewicza wskazane. Czy to też nie świadczy w jakimś stopniu no, o chaosie z waszej strony i pewnej desperacji? Ja dzisiaj próbowałem przed naszą audycją zapoznać się z tym postanowieniem sądu, nie mogłem go jednak odnaleźć. Jedyne, co odnalazłem, to przekazy medialne, a w nich nie znalazłem słowa o tym, że telewizje postawione są w stan likwidacji. To tak jakby do tych wniosków sąd w ogóle się nie odniósł. I ze spokojem czekam. Wiem, że ministerstwo już zapowiedziało złożenie zażalenia na to postanowienie. Trzeba poczekać. Z jakiegoś względu sąd nie wpisał tych wniosków, ale z drugiej strony no, byłbym zaskoczony, gdyby wpisał, bo te wnioski też już są przeterminowane. Telewizja jest w stanie likwidacji i w tej chwili są tam likwidatorzy. To jest dla mnie zrozumiałe i oczywiste, że jest kolejny fakt, do którego doszło. Co za tym idzie, te pierwotne wnioski no, nie są już obowiązujące. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dołączył do nas pan poseł Patryk Jaki, Suwerenna Polska. Panie pośle, nie wiem, czy pan słyszał, czy pan nie słyszał początku naszej rozmowy. Zadam panu pytanie, czy w związku z tym, co się dzieje i tą napiętą sytuacją, grozi nam wojna domowa? Znaczy, ta sytuacja rzeczywiście jest bez precedensu, dlatego że ja nie potrafię znaleźć, nie tylko w historii Polski, ale w ogóle w historii Europy po zachodniej oczywiście, po 1945 roku, sytuacji, w której uchwałami czy wolą polityczną zmienia się obowiązujące ustawy, zasady ustrojowe, konstytucje, ustawy. Łamie się wszystkie możliwe zasady dotyczące prawa łaski, które przecież w doktrynie świata zachodniego istnieje bardzo długo, jest bardzo szeroko opisany i tak dalej. Organizuje się jakieś prowokacje, żeby zastawić drogę prezydentowi, który wraca do
do swojej, do Panie miejsca. Panie pośle, przepraszam, wejdę panu słowo. Pan naprawdę wierzy, że ten autobus tą specjalnie tam pod Belwederem się zatrzymał, żeby pan prezydent nie mógł wyjechać? Wszyscy, którzy albo jechali tym autobusem, albo przedstawiciele MZA mówią, że to była awaria samochód. Autobus się zatrzymał na światłach i to opóźnienie, które miało wyniknąć z zablokowania tejże bramy, wiązało to, dawało tam dwie minuty z kawałkiem, więc to taka trochę spiskowa teoria dziejów z tym autobusem. A to rozumiem, że pan redaktor akurat wierzy, to pan redaktor, rozumiem, akurat wierzy w to, że to tam zupełnie przypadkowo akurat się popsuł, akurat w momencie, kiedy prezydent wracał i akurat kiedy było wiadomo, że siłowo wchodzi policja do pałacu i prezydent chce temu zapobiec. I akurat w tym momencie, i akurat na 3 minuty, i akurat w tym miejscu zupełnie przypadkowo się ten autobus zatrzymał. No to powiedzmy, zostawmy to tak, że każdy może w takim razie wierzyć w taką wersję wydarzeń, ale ja nie wierzę. Dobrze. To może, panie redaktorze, zaapelowałbym do pana posła Jakiego, by jego parlamentarni koledzy, pan minister, kiedyś minister, a teraz poseł Macierewicz albo poseł Suski wyjaśnią tę aferę, bo oni są w takich aferach najlepsi, w takich spiskowych teoriach dziejów, niech to wyjaśniają. A myślę, że to jest też dobry moment, by powiedzieć, że może w takim razie trzeba byłoby sprawdzić, czy z Belwederu, naszej głowie państwa, są jakieś możliwości ewakuacji w sytuacji zagrożenia, bo no, jeśli panowie i pani minister z pałacu twierdzi, że autobus jest w stanie zatarasować wyjazd prezydenta z jakiegoś obiektu, no to nie najlepiej świadczy o ochronie pana prezydenta. Ochrona pana prezydenta to jest służba ochrony państwa, która podlega panu ministrowi Kierwińskiemu z tego, co mi wiadomo. Ale sam autobus to takie trochę didaskalia, takie zabawna historia, prawdziwa albo nieprawdziwa. Natomiast ja bym wrócił do tego fundamentalnego sporu. Jeszcze do pana posła Jakiego bym pozwolę sobie zadać pytanie. Dlaczego panowie Wąsik i panowie Kamiński schowali się, uciekli wczoraj do Pałacu Prezydenckiego i trzeba było całej tej dziwnej sytuacji i wchodzenia policji od tyłu do Pałacu Prezydenckiego? Dlaczego nie oddali się w ręce policji? No wie pan, jeżeli są łamane, panie redaktorze, wszystkie podstawowe zasady prawa, to pytanie, czy obywatele mają prawo się bronić, czy nie mają prawa się bronić. No bo wie pan, bo mi się wydaje, że my sobie to możemy rozmawiać o autobusach i tam tutaj mój adwersarz może opowiadać jakieś rzeczy o pośle Suskim i tak dalej, ale mi się wydaje, że powinniśmy wrócić jednak do podstawowych zasad państwa prawa. Mianowicie i podstawowe, prawda, fundamentalne pytanie. To pan redaktor i pan poseł zgadzają się, żeby w Polsce zapadały wyroki bez akt sprawy. Żeby sędziowie podejmowali decyzje nie mając akt sprawy. Czy my się to zgadzamy? To jest najważniejsze pytanie w tej sprawie. A o której sprawie pan poseł mówi? No właśnie o pana Wąsika i pana Kamińskiego, posłów, ministrów. Czy na to się zgadzamy, czy nie? No, panie pośle, ale pan doskonale wie, że ta Izba, która nie jest sądem, w Sądzie Najwyższym, przeprocedowała test kontroli nadzwyczajnej, przeprocedowała te swoje postanowienia na podstawie kserokopii. Nie da się wyjechać czy używać kserokopii dowodu osobistego, nie da się używać kopii karty kredytowej czy debetowej. No nie może sąd pracować na kopiach, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Ja się z panem zgadzam co do jednego. Pański kolega, pan Zbigniew Ziobro, tak zniszczył system prawny w naszym kraju, że dochodzi do kuriozalnych sytuacji, do sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Zniszczono polskie sądownictwo i chociażby prozaiczna rzecz. Czy pamięta pan, w jaki sposób zaczęto usuwać, wycofywać z sądu i sprawę Daniela Obajtka? Całkowicie inną ustawą. Wy dbaliście i dbacie o komfort swoich kolegów. I to jest najgorsze. Z tym sobie musimy jako odpowiedzialne państwo, panie pośle, panu, centrum Europy poradzić. Uciekamy trochę od tego głównego tematu, głównego wątku. Ja bym się chciał cały czas jednak mimo wszystko skupić na tej konkretnej historii panów Wąsika i pana Kamińskiego.
Panie pośle, jeszcze raz się zwrócę do pana posła Jakiego. Obaj panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Zdaniem znakomitej większości prawników to pierwsze ułaskawienie nie ma mocy prawnej, gdyż zostało wydane przed wyrokiem prawomocnym. Co stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent aktem łaski objął aktem łaski obu panów już po zapadnięciu wyroku prawomocnego. Pan profesor Piotrowski mówi, że w żadnym stopniu nie wpłynęłoby to na ujmę na jego honorze. Byłby to normalny, naturalny proces, który może nie całkowicie zakończyłby ten polityczny spór, ale w dużym stopniu rozładowałby te emocje. Znaczy nie, ale to panie redaktorze, to jednak uporządkujmy te wszystkie sprawy. No ja jednak zapytałem o sprawę fundamentalną, która jest częścią fundamentalną państwa prawa. Czy można orzekać bez akt? A pan poseł zaczął coś opowiadać, jakieś bajki o Bajtku i o czym tam, nie wiadomo, o jakichś kserokopiach. Nie wiem w ogóle, o czym on mówi, bo bez akt zarówno w tej sprawie orzekał sędzia sądu rejonowego, jak i orzekała ta izba pracy, która nie ma w ogóle do tego kompetencji. Jeżeli my się zgodzimy i mówi coś tam Ziobro, coś tam konkretnie, znaczy konkretnie, za czasów Ziobry i w ogóle w żadnym państwie demokratycznym nie ma czegoś takiego, że orzeka się bez akt. No bo żeby w jakiejkolwiek sprawie orzec, no to trzeba mieć najpierw dokumenty tej sprawy. W związku z tym pytam jeszcze raz, czy my się zgadzamy na państwo, w którym można orzekać bez akt? A po drugie, panie redaktorze, odpowiadając na pana pytanie, nie ma czegoś takiego, że znakomita większość prawników uznaje, że dopiero można ułaskawić po wyroku prawomocnym. Jest dokładnie odwrotnie w tej sprawie. Na przykład pan profesor Piotrowski, na którego pan się powołał, w 2015 roku to było jego stanowisko, że nie musi być wyroku prawomocnego do ułaskawienia. No teraz mówi co innego. No to sami panowie widzicie, jak to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale przecież do tego nie potrzeba, do tego potrzeba tylko człowieka, który ma umiejętność czytania. Mianowicie artykuł 139 Konstytucji. Wystarczy podręcznik, na który się powołujecie, wystarczy przeczytać do końca. Że Konstytucja RP obejmuje zastosowanie prawa łaski, mówi, nie ogranicza prezydenta w prawie łaski do wyroków prawomocnych. Jeżeli by ustawodawca czy twórcy konstytucji chcieli, żeby to uprawnienie było ograniczone tylko do wyroków prawomocnych, to by to wpisali. Tak niestety nie jest. Tak również nie jest w całym świecie zachodnim, w którym znane jest prawo łaski. To jest nieprawda, co pan mówi. Pan senator chciał. W związku z powyższym. No oczywiście, bo. Ja mogę też Ja mam tylko taką prośbę, panowie, żebyście nie mówili naraz. Pan senator Masłowski. Znaczy, gdyby było tak, jak mówi pan poseł Jaki, no to można by było już teraz ułaskawić kilka osób, które mogą potencjalnie być zagrożone wyrokami. Tak to nie działa. Ja nie znam, no nie wiem, bo pan poseł się powołuje na prawodawstwo innych państw, pewnie nie będzie w stanie podać jakichś konkretnych przykładów. Tak samo jak zdecydowana większość prawników twierdzi, że prawo łaski możliwe jest do zastosowania dopiero po zapadnięciu wyroku, no to jest zupełnie oczywiste, intuicyjne. To nie jest czasy sułtana czy jakiegoś Alibaby, który sobie w ten czy inny sposób decyduje o tym, że on łaskawi osobę jeszcze póki nie ma wyroku. I tak wygląda rzeczywistość prawna. Ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci poprzedniego rządu próbują na podstawie jakichś tam pojedynczych zapisów podręcznikowych teraz opowiadać jakieś ogromne historie na temat tego, że jest zupełnie inaczej, ale osoby, które no, podstawy prawoznawstwa znają, wiedzą doskonale, że tak nie jest. No pytanie, czy ci prawnicy, którzy twierdzą inaczej, nie mają w tym tego czy innego interesu, żeby takie interpretacje właśnie pokazywać. A co ciekawe, nawet większość tych profesorów prawa, którzy dopuszczali tego typu sytuacje, no w zaistniałej sytuacji, jednak po przeanalizowaniu sytuacji formalno-prawnej i tego, jak ona skutkuje, pozmieniali zdanie i tak to wygląda. To jeszcze tylko krótko do pana posła Jakiego. Dlaczego pan prezydent nie może zrobić tego kroku wstecz i zamknąć tej konkretnej kwestii, podejmując decyzję o ułaskawieniu?
Czy tu odpowiedź jest prosta, dlatego że pan prezydent obawia się, że wtedy, jeżeli by, my w ogóle w tej chwili godzimy się na ustrój taki, że żadne, że konstytucja nie obowiązuje, ustawy nie obowiązują, liczy się uchwała czy wola polityczna, która nie jest źródłem prawa, to też może oznaczać, że jak prezydent ułaskawi drugi raz, no to znajdą się właśnie tacy prawnicy, kombinatorzy, którzy powiedzą, a to teraz nie, bo coś tam. W związku z tym prezydent uznaje, jak rozumiem, że nie chce z siebie zrobić wiatraka i nie pozwoli na to, żeby w taki sposób było to traktowane. I wracając do wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy, no to ja jednak nie mówiłem, że nie musi być wyroku w tej sprawie. Clou sporu dotyczy tego, czy musi być wyrok prawomocny. A ułaskawienie nastąpiło, przypomnę, po wyroku pierwszej instancji, który zresztą... Prawomocny nie jest wyrok. Zresztą ja chcę przypomnieć w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, bo trzeba przypomnieć w ogóle o co chodzi w tej sprawie i kto był sędzią w tej sprawie. Osoba, która sama ma zarzuty karne w tej chwili i tylko koledzy go chronią. Za co? No za to właśnie, że był nierzetelnym sędzią, bo został złapany za rękę na łamaniu kryterium niezawisłości w tej sprawie. W związku z powyższym to są kompletnie dwie różne sprawy. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy i wiceminister spraw zagranicznych, dotarł do nas do studia. Panie ministrze, kilka pytań tak naprawdę. Już o tę wojnę domową nie będę pytał. Jak państwo sobie wyobrażacie zakończenie tego konfliktu i dalszą współpracę z prezydentem? Bo jak rozumiem, macie w perspektywie 4 lata rządzenia, 1,5 roku. Potrwa jeszcze kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że on teraz wszystkie ustawy będzie wetował albo odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli nie usiądziecie do stołu i nie rozładujecie tego politycznego napięcia. Pierwsze, jeśli chodzi o pana Kamińskiego i pana Wąsika, czyli dwóch kryminalistów, sprawa jest rozstrzygnięta, tak? Sąd wydał prawomocny wyrok. Dyskusje i dzielenie włosa na czworo, jak też mówi to pan poseł Jaki, wiceminister sprawiedliwości były, jest niepotrzebne, dlatego że, panie pośle, proszę szanować wyroki sądu. Wiem, że wy nie szanowaliście ani sądu, ani praworządności, ani wymiaru sprawiedliwości w Polsce, no ale jednak coś się zmieniło. To znaczy miejsce przestępców, jak pan Wąsik i pan Kamiński, nie jest w parlamencie, tylko w więzieniu. I to się dzieje. I to znaczy, że zwykły obywatel, który kiedyś bał się o to, że na przykład ktoś, kto z legitymacją PiSu, nie mówię, że posła, tak jak na przykład kierowca, który zderzył się z kolumną pani Szydło, nie mógł dojść swojej jakby sprawiedliwości, ponieważ ci, którzy mieli tą legitymację, byli traktowani w sposób uprzywilejowany. To się skończyło i to oświadczam to panu posłowi Jakiemu, oświadczam to wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądają. Czas państwa PiS i niesprawiedliwości się skończył. Pan redaktor pyta, jak będziemy pracować z panem prezydentem. Jak sobie wyobrażacie dalsze sprawowanie rządów? Panie redaktorze, jak to kiedyś mawiał jeden z wielkich komentatorów sportowych, będziemy grać tak, jak przeciwnik pozwala. Czyli jeżeli przeciwnik będzie używał metod niezgodnych z prawem, będziemy to prostować. Jeżeli pan prezydent, który można powiedzieć... Wetowanie ustaw czy odsyłanie ich do Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej zgodne z prawem. Pan prezydent w czasie rządów PiSu, używając nomenklatury, powiedziałbym, tenisowej, miał giętką kiść. To znaczy, co mu dano, to podpisał. Miał bardzo elastyczną przegub, jak to się mówi, tak jak tenisiści mówią, że bach, 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 co mi tutaj podrzucił Jarosław Kaczyński, to pan prezydent podpisał. Czy to dobrze, czy to źle? No źle, dlatego że właśnie dzisiaj tą sprawę z Kamińskim, z Wąsikiem, wiele innych zawisłych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, rozstrzygniętym na niekorzyść Polski, czytaj, Polski PiS, to były właśnie decyzje pana prezydenta. Nagle pan prezydent się objawia, mówi, no teraz ja będę tutaj chciał bronić moich uprawnień wynikających z konstytucji. Nie, pan prezydent działa jak partyjny aparatczyk, który broni tylko i wyłącznie interesów swoich kolegów. I teraz chcę coś bardzo ważnego powiedzieć. I też do pana posła Jakiego i do państwa, którzy nas oglądacie i słuchacie. Szanowni państwo, to nie chodzi o pana Wąsika. To nie chodzi o pana Kamińskiego. To nie chodzi o prawo, łaski i interpretacje. Jeżeli dziś
pozwolilibyśmy na złamanie interpretacji prawa, że przestępców można ułaskawiać, zanim jest orzeczone prawomocne wina, to teraz, tak jak panem Wąsikiem i panem Kamińskim, to teraz wyobraźmy sobie, panie redaktorze, za 15 miesięcy, kiedy będą różne procesy prowadzone przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. A może również to wie? Ja nie wiem, ale zostało, tak, wiem, dlatego zostało złożonych wiele wniosków do prokuratury i doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie wiem, czy pan poseł Jaki też nie jest na tej liście. Nie wiem, sprawdzę to dzisiaj. To wie pan, co może się zdarzyć, że na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, jak wiem, pan prezydent już nie będzie pracował tej funkcji, pan prezydent wypisze dla swoich kolegów, pana Ziobry, pana Kaczyńskiego, pana Sasina, pana Morawieckiego, ułaskawienia, zanim będą skazani. I o to tu chodzi, żeby nagle przed już zejściem z urzędu, nagle się okazało, że politycy PiS-u, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, popełnili zwykłe przestępstwa, tak jak pan Wąsik i pan Kamiński, bo jeżeli pan prezydent dzisiaj by podjął decyzję i powiedział tak, no rzeczywiście nie miałem prawa ułaskawić ich zanim, co wszyscy wiedzą, że nie miał prawa ułaskawić, zanim stwierdzono ich nie wszyscy winę. Wie pan, ci, którzy tak uważają inaczej, to są, można powiedzieć, akolici PiS-u. To w tym momencie pan prezydent, wie pan co, sam siebie mógłby ułaskawić. Pan poseł Jaki chciał się odnieść? Można w ramach dynamicznej dyskusji oczywiście, żeby było ciekawie dla naszych widzów, jeżeli można, bo to tyle po prostu rzecz. Pan tam poseł, minister tam wymachuje palcem, że to dla mnie to tam też te prokuratury i tam w ogóle też będę siedział. Wymachuje, tylko nie wiem, interpretuje. Ale za coś będę na pewno. Właśnie widzicie, wy się nie potraficie pozbyć tej mentalności komunistycznej. To jest właśnie takie typowe dla was. Poza tym pan poseł w pierwszym zdaniu powiedział, że to było bardzo przezabawne, nie ukrywam, że skończyły się te czasy, że trzeba szanować prawomocne wyroki sądu i skończyły się te czasy, że państwo prześladuje tam kierowcę, który zderzył się z kolumną. A propos w tej sprawie i szanowania wyroków. Czy pan zna prawomocny wyrok w tej sprawie? No oczywiście, no. Ukazuje się, że jak? Ten człowiek, który... No tak, no to, ale to pa, a pan zna? Nie, wyrok. No tak, tak, ja znam akurat. Jaki był wyrok w tej sprawie? No oczywiście, że ten człowiek nie był winny spowodowania tego i kolizji, tak? A widzi pan, wina, a sąd wina była po wielu stronach, tak? Sędzią. Wie pan, sąd akurat orzekł w tej sprawie inaczej. Ja panu powiem od razu według pana interpretacji. To jest neosędzia, to jest dubler, to nie był sąd. Według tej waszej interpretacji. A jeżeli chodzi o prawo łaski, bo widzi pan już bredzi w pierwszym zdaniu, ale jeżeli chodzi o prawo łaski... Panie pośle, bardzo proszę. A ja teraz panu powiem tak. Ja się powołuję... Panie politolog... Ja się teraz powołuję na konstytucję z artykuł 139. Prezydent Rzeczpospolitej stosuje prawo łaski. Prawo nie jest w żaden sposób ograniczone, tylko do skazanych przez Trybunał Stanu. I ja odwołuję się do tej podstawy prawnej, nieograniczającej prezydenta, jeżeli chodzi o prawo łaski. Pana, a pan odwołuje się do jakiej podstawy? Ale pana interpretacja jest taka, panie ministrze, że pan brnie w zaułek, w którym po prostu z tego pan nie wyjdzie, że również chciałby pan panu prezydentowi, idąc tą drogą, że ja mówię tak, prezydent może skorzystać z prawa łaski wobec osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i tak dalej. A pan mówi, że pan prezydent może ułaskawić swoich kolegów, pana Kaczyńskiego, a nawet dziecko w kołysce. No to niech pan się opamięta. No. Jaka jest podstawa prawna pana twierdzeń, bo ja swoją podałem. Jaka jest podstawa prawna? No właśnie taka, że prawo łaski stosuje się wobec kogoś, wobec którego orzeczono, że popełnił przestępstwo i orzeczono winę. A pan prezydent mówi tak, przebaczam i puszczam w niepamięć. A pan, wie pan, jeżeli pan chce przebaczyć i puścić w niepamięć osobie, która nie zostało stwierdzone prawomocnie popełnienie przestępstwa, to pan się ośmiesza teraz. To również mówię, pan prezydent może sam sobie wystawić in blanco prawo łaski, może wystawić kumplom z partii Prawo i Sprawiedliwość panu Kaczyńskiemu, za czym rozpoczniemy procedury nawet ich sprawdzania i postępowań prokuratorskich. Przecież pan wie dokładnie, co ja do pana mówię, ale wy się boicie tego, że jeżeli by okazało się, że mam rację, a mam rację, to na przykład pan Jarosław Kaczyński za sprawstwo kierownicze, pan Mateusz Morawiecki za sprawstwo kierownicze, pan Sasin mogliby być przez pana Dudę ułaskawieni na miesiąc przez końcem jego kadencji. I o to wam chodzi. Za przestępstwa, które popełnili. Teoretycznie. Ja podałem panu podstawę prawną mojej tezy. A teraz jakby pan był uprzejmy podać podstawę prawną pana tezy.
No ale proszę pana, jest taka sama. Prawo łaski, które przysługuje prezydentowi, dotyczy tylko wyroków prawomocnych. I ono nie mówi o stwierdzaniu. Pan prezydent nie może zastępować sądu, bo sądy są po to, żeby stwierdzić o winie i karze. Pan prezydent może tylko ułaskawić w zakresie niewykonania kary. Czy pan to rozumie, czy pan musi doczytać? Dobrze, panowie... Ale z czego to wynika? Panowie, bo nie tylko... Pan, pan poseł minister po prostu nie wie. No. Przypuszczam, że nie tylko prawnicy nas oglądają, a nawet mam takie... Chcecie ułaskawiać przestępców z PiS. Taki jest wasz cel, moim zdaniem. Bardzo merytoryczny argument. Bardzo merytoryczny. Panie pośle, zwracam się do pana posła Frysztaka. Marszałek Hołownia odwołał tego tygodniowe posiedzenie Sejmu. Czy to nie jest... akt pewnego rodzaju tchórzostwa, że z powodu awantury o dwóch byłych ministrów posiedzenie Sejmu jest przesunięte na następny tydzień i nie mogą się toczyć prace chociażby nad tak ważnym dokumentem jak projekt budżetu. Myślę, że tutaj przed chwilą mieliśmy próbkę tego, co mielibyśmy, gdyby trwało posiedzenie Sejmu i koledzy partyjni pana Jakiego zachowywaliby się podobnie tylko na sali plenarnej i tak naprawdę to posiedzenie nie miałoby... Skandal. Dyskusję to trzeba przerwać, wie pan. A co ja takiego zrobiłem, co nie powinno się wydarzyć na sali sejmowej? Mam nieodparte wrażenie, że pan mi przerywa. I to nie jest komfortowe, zwłaszcza kiedy siedzi pan gdzieś kilka tysięcy kilometrów stąd i nadaje ze swojego mieszkania w Brukseli. Panowie, mam prośbę mimo wszystko. Proponowałbym, by pan zachował elementarne zasady żeby debaty. Ja z szacunku do naszych widzów, żeby mówić pojedynczo, bo... Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bo ciężko się później tego słucha. I pan Matecki, który był zamieszany w aferę hejterską, a który w ostatnich tygodniach tej dziesiątej już kadencji Sejmu daje próbki i popisy swojego zachowania w Sejmie, pewnie zmierzałby do podobnych przepychanek. Ale panie pośle, poseł Matecki jest posłem i będzie posłem za tydzień. I... Jasne, ale panie redaktorze, zwłaszcza dziś, kiedy rano Izba Sądu Najwyższego, Izba Pracy miała wypowiedzieć się w zakresie postanowienia wydanego przez pana marszałka Hołownię, no to ja przyjmuję te argumenty, choć one co do zasady, wie pan, może inaczej, sama decyzja o przeniesieniu tego posiedzenia nie jest komfortowa nie tylko dla pana jako publicysty, dziennikarza, ale również dla nas jako parlamentarzystów. Mamy zaplanowane różne działania i w tej chwili te działania musieliśmy pozmieniać. To nie jest nic, co jest komfortowego dla naszej pracy, ale z drugiej strony rozumiem, że byłaby pewnie wielka grupa parlamentarzystów, która zamiast skupić się na pracy parlamentarnej, skupiona byłaby na tym, co dziś postanowi Sąd Najwyższy. Ta legalna izba, do której trafił i powinien trafić ten wniosek. I później byłaby tak naprawdę wyłącznie debata na temat Kamińskiego. Obie izby są legalne. Ta izba kontroli nadzwyczajnej, no to jednak jest izba, która nie jest prawidłowo obsadzona. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka. I to potwierdzili, oczywiście. Pan senator Masłowski. Znaczy się bardzo cieszę, że marszałek podjął taką decyzję. To jest konsekwentne działanie po prostu. Jeżeli mówimy, że chcemy unikać konfliktu, nie zaogniać i zależy nam na państwie i na Polakach, a nie na tym, żeby koncentrować się na dwóch osobach, które wcale tego nie są warte, a przez ostatnie dni o niczym innym de facto nie dyskutujemy, tylko o dwóch skazanych wyrokami osobach. To myślę, że to była bardzo dobra decyzja i podobnie odczuwam to jak kolega z Platformy Obywatelskiej. Wielu z nas to pozmieniało plany dotyczące pracy. Opóźni o tydzień pracę nad budżetem, ale tu też nie mam obaw o to, czy zdążymy, czy nie zdążymy, bo jestem święcie przekonany, że on w odpowiednim czasie trafi na biurko prezydenta do podpisu. Ale to jest kwestia wybierania w tej sytuacji. Hołownia pokazał, że wybiera państwo i wybiera myślenie perspektywiczne, a nie chce się koncentrować na bieżących konfliktach i interesach jednej czy drugiej partii. To pan poseł Jaki, dwa pytania. Po pierwsze, czy
Prawo i Sprawiedliwości i suwerennej Polsce, czy szerzej obozowi Zjednoczonej Prawicy, nie zależy tak naprawdę na eskalowaniu tego konfliktu i polaryzowaniu sceny politycznej, bo przypuszczam, że właśnie wy, jak i Koalicja Obywatelska, będziecie beneficjentami tego gorącego konfliktu, a po drugie, czy pan sobie wyobraża dalszą współpracę większości rządzącej z Pałacem Prezydenckim? No to znaczy Donald Tusk i jego cała ekipa właśnie zamknęli moim zdaniem możliwość dobrej współpracy. Jeżeli przeprowadzając jakiś siłowy atak z wykorzystaniem służb, zabieraniem jakimiś trikami, żeby zabrać ochronę prezydentowi i tym wszystkim... Siłowego ataku nie było, panie pośle. Według tego, co opisywała szefowa kancelarii, ona tak to odebrała. Będziemy pewnie czekać na więcej szczegółów w tej sprawie. Natomiast jedno jest pewne. To znaczy, ja się wcale z tego nie cieszę, z tej eskalacji, bo rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, spodziewam się, że to spowoduje spadek zaufania do naszych przeciwników politycznych, ale ja się z tego nie cieszę, dlatego że to jest rozmontowywanie demokracji. Nikt tego w Polsce jeszcze nie zrobił, co robi obecna większość, żeby wolą polityczną zmieniać źródła prawa. I to będzie powodowało w dłuższej perspektywie, że ktoś na przykład będzie chciał sięgać, jeżeli ktoś będzie chciał dalej sięgać, jeżeli oni będą chcieli dalej sięgać do tych wzorców, to będzie osłabiało Polskę i z tego cieszy się tylko i wyłącznie Putin. Ja bym chciał, jednak patrząc w dłuższej perspektywie, jeżeli miałbym możliwość zamienić nasze niższe notowania na to, żeby w Polsce były jakieś jednak zasady stanowienia prawa, to jednak wybrałbym to drugie. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie państwo, ta dwójka osób została skazana, chociaż jest to ułaskawienie skuteczne, to jest oczywista sprawa. Ale została skazana za co? W pierwszej instancji za co? Za to, że zastosowali prowokacje, żeby wykryć korupcję. Pamiętajcie państwo, a z drugiej strony ci oto wszyscy tutaj hipokryci, którzy siedzą, chronią immunitetem człowieka, który jest oskarżony o ogromną ilość łapówek. I chronią go już, nie wiem, te tysiąc dni, gdzie mamy ileś tam chyba 20, chyba 30 świadków, którzy pokazują... Doprecyzujmy, że mówi pan o byłym marszałku Senatu. Tak, dokładnie tak. I ukrywa się właśnie za immunitetami. To jest w porządku. Czyli tak, stosowanie prowokacji, żeby złapać korupcję, to za to się idzie do więzienia. A tutaj bardzo poważne oskarżenie z ogromnym materiałem dowodowym. Nie może ten proces ruszyć, bo ci hipokryci chronią tego oskarżenia o korupcję. No i my musimy sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my chcemy właśnie takiego państwa. Bo ja wcale nie jestem pewny, że obywatele, to co ten spektakl, który w tej chwili organizuje nam Tusk, ocenią bardzo dobrze. Pan poseł chciał odpowiedzieć. W kontekście ostatnich słów, bo przyznam szczerze, że jak słuchałem pana Patryka Jakiego, to może lepiej przychodzi mi jego zrozumienie, jak mówi po angielsku, bo nie bardzo wiem, co chciał powiedzieć po polsku. Jednak to zwracam uwagę na fakt, że to nie Tusk kreuje te wydarzenia, tylko niezawisły sąd wydał w końcu po wielu latach wyrok. A przypomnę, że to chyba pański kolega. Pan jest następcą pana Zbigniewa Ziobry na funkcji szefa partii, a pana partyjny kolega był ministrem sprawiedliwości przez 8 lat i tak spowodował właśnie tę reformę sądownictwa, że dziś chyba nikt do końca nie wie, jak zabrać się za naprawę polskiego sądownictwa po waszych rządach, bo to, że trzeba to sądownictwo naprawić, jest jasne. Wie pan, jak pan mówi o tym, że cieszy się Putin, bo ktoś rozmontował sądownictwo, to ja panu powiem, to Zbigniew Ziobro przez 8 ostatnich lat rozmontował polskie sądownictwo. Pani zapytać coś pana posła w ramach dynamicznej dyskusji oczywiście. To króciutko bardzo, ale proszę. Tak? Jakby pan był uprzejmy podać przykład, kiedy Zbigniew Ziobro uchwałą zmienił ustawę konkretnie. No, panie pośle, doskonale przypominam sobie to powołania do neo-KRS-u i te wszystkie kadrowe zmiany, które powodowały, że polskie sądy były i są niewydolne. Ja pytam, kiedy uchwałą ustawę? Kiedy uchwałą zmienił ustawę, pytam. To odpowiadam jeszcze raz. Zmiany kadrowe zmieniane były między innymi uchwałami do neo-KRS-u. Panie ministrze... Nie był.
No nie były. No nie były. Jest pana parlamentarzysta, gratuluję. Pan, to jest problem. No właśnie nie były. Zmiana ustawa o KRS-ie to była po prostu ustawa osobna, która przeszła całą ścieżkę razem z Trybunałem Konstytucyjnym i tak dalej. Po prostu, no nie. Próbuję się w tej chwili wykręcać. Jeszcze raz powtórzę, mówię o uchwałach kadrowych zmieniających i powołujących skład neo-KRS-u. Nie było żadnych, wie pan, żadnego neo-KRS-u nie ma. A propos, a jak pan mówi o tym neo-KRS-ie, to niech pan, skoro pan tego tak nazywa, to wasza posłanka tam zabrała z tego neo-KRS-u przez te ostatnie lata z 15 tysięcy. Kiedy odda te pieniądze, skoro to neo-KRS? Jak pan wie, o którą posłankę chodzi, to proszę ją zapytać. Dobrze, panowie uciekacie w wątki poboczne. Panie ministrze, Donald Tusk zapewne, mam przynajmniej taką nadzieję, nie miał wpływu na ten wyrok prawomocny skazujący panów Wąsika i Kamińskiego, ale miał wpływ na to, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, co przez część opinii publicznej, i to bynajmniej nie tylko tę kojarzoną z prawą stroną sceny politycznej, zostało odebrane no, z pewnym zdumieniem. Czy państwo jako lewica nie patrzycie z pewnym przerażeniem na tę eskalację konfliktu pomiędzy Platformą i Prawem i Sprawiedliwością, zarówno jeżeli chodzi o media, jak i o dwóch ministrów, bo wy, podobnie jak Trzecia Droga, jako to powiedzmy centrum, będziecie tracić politycznie. I czy nie zastanawialiście się nad tym, żeby porozmawiać z Donaldem Tuskiem albo wskazać, poszukać jakiegoś autorytetu, który zechciałby zaproponować okrągły stół z panem prezydentem? Panie redaktorze, tak porządkując to i też do naszych widzów, ja jestem, po tym, że jestem wiceministrem spraw zagranicznych, za co jestem wdzięczny wyborcom. Jestem reprezentantem koalicji 15 października. My stanowimy koalicję, która przywraca w Polsce praworządność. I jestem adwokatem, tak? Więc odpowiem panu na gruncie prawa, nie tylko polityki, choć będziemy się pewnie za chwilę spierać w tym gronie o różne, nie tylko didaskalie, ale o całość. Więc wie pan, stwierdzenie, że Donald Tusk miał wpływ na to, co się stało w Pałacu Prezydenckim, jest nieuprawnione, panie redaktorze. Ktoś podjął decyzję o tym, żeby policja pan, do Pałacu Prezydenckiego weszła. Zapewne podjął tę decyzję minister Kierwiński i przypuszczam, że nie odbyło się to bez konsultacji z szefem rządu. Wydaje mi się, panie redaktorze, że pan jest zbyt przyzwyczajony do barbarzyństwa prawnego prawa i sprawiedliwości. Panowie, to była sytuacja nazwyczajna. Barbarzyństwo prawa i sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat, pewnie za chwilę o tym też podyskutujemy, powodowało to, że wszystkie decyzje były centralnie wydawane na Nowogrodzkiej przez pana Jarosława Kaczyńskiego, który w wielu sprawach może być wkrótce oskarżony o sprawstwo kierownicze. Mówię tak o prawnik. Nie, proszę pana, po raz pierwszy, tak jak na przykład mówimy o wyroku prawomocnym wobec dwóch przestępców Kamińskiego, Wąsika, potem o decyzji wykonawczej, że zostali zatrzymani. Proszę pana, gdybym pan ukradł mleko ze sklepu, podjechała policja, pana zgarnęła, panie redaktorze. Okay, nie chcę się wysłośliwiać nad policją, ale mogła to uczynić. Wąsik i Kamiński buszowali w domu tam do 9 czy godziny 10 i spokojnie, dotarli do Pałacu Prezydenckiego. Panie redaktorze, tylko teraz pan sobie, przepraszam, że wchodzę z panem w dyskusję, ale to będę czynił, trochę zaprzecza, bo tak, z jednej strony, jak to można aresztować dwóch przestępców w Pałacu Prezydenckim, a można było wcześniej, można było tak, można siak. No przepraszam, pan jest, tak jak ja i wszyscy nasi rozmówcy, człowiekiem, który też patrzy na tak zwane prawo naturalne, prawo podstawowe. Znaczy, czy pan by zaprosił do swojego domu przestępcę i jeszcze mówi pan o prezydencie, rozumiem. Do swojego domu, tak, bo pan prezydent jest reprezentantem nas wszystkich i Pałac Prezydencki jest domem wszystkich Polek i Polaków. I pan prezydent zaprosił do domu wszystkich Polek i Polaków dwóch przestępców i postawił wymiar sprawiedliwości tutaj w sensie wykonawczym przed pewnym dylematem. To jak my wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego, po czym sam udał się na spotkanie inne, żeby nie uczestniczyć w tym po prostu bałaganie, który sam wywołał. A jak wywołał pan prezydent? Przypomnę. Otóż to on ułaskawił przed prawomocnym wyrokiem tych dwóch panów
i spowodował, że dwie osoby, które są kryminalistami dzisiaj, przez 8 lat pełniły najwyższe funkcje państwowe w państwie. Więc pan prezydent odpowiada za wiele, wiele, wiele przekroczeń i złamań konstytucji. I teraz mówi pan, że jak może współpracować z prezydentem? Proszę pana, niech prezydent współpracuje z rządem. Niech prezydent będzie prezydentem, a nie politycznym aparatczykiem Prawa i Sprawiedliwości. A dobrze, tak się właśnie zachowuje. Panie ministrze, czy pan jako polityk lewicy nie jest przerażony tym, że cały środek sceny politycznej znika? Proszę pana, ja nie jestem niczym przerażony, ja jestem szczęśliwy. Naprawdę? Jestem szczęśliwy z tego powodu, że w Polsce przywracamy praworządność. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw przywrócenia praworządności pod przewodnictwem pana profesora Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, i będziemy to robić nie tylko dlatego, o czym mówimy tutaj od dłuższego czasu, ale to również dlatego, że jeżeli my nie przywrócimy tej praworządności naruszonej, łamanej, deptanej konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość, to czy to jest rząd Donalda Tuska, czy to był rząd wcześniej PiSu, nie będziemy mieli dostępu do środków unijnych, nie będziemy mieli dostępu do prokuratury europejskiej, do której przystąpiliśmy dopiero teraz. Więc ja powiem panu tak, jestem szczęśliwy, że mamy zadanie przywrócenia praworządności i przywrócenia prestiżu Polsce, również w kwestiach, o których dzisiaj nie rozmawiamy. Mówię tu o polityce zagranicznej. Pytanie do pana posła, do pana senatora Masłowskiego, czy panu jest równie szczęśliwy z tego, co się dzieje, bo Szymon Hołownia, taka niekwestionowana chyba gwiazda początku obecnej kadencji Sejmu, no, zaczął tracić ten polityczny wigor w tym politycznym zamieszaniu. I jak przypuszczam, nie mamy jeszcze najświeższych sondaży, ale myślę, że w perspektywie kilkunastu dni takie sondaże zobaczymy. I trzecia droga, która znacząco rosła po wyborach 15 października, teraz będzie na tym konflikcie tracić. Wie pan co, dywagacje na temat tego, jak wygląda poparcie trzeciej drogi Polski 2050, było tak wiele i było tak mało trafnych, że szczerze nie obawiam się tego, żeby ta sytuacja miała wpłynąć jakoś negatywnie na nas. A pamięta pan hasło wasze z kampanii wyborczej? Nie, nawet dzisiaj przytoczyłem, dosyć kłótni do przodu. No więc właśnie. Dokładnie, ale każdy wchodząc w ten rząd i decydując się na start w wyborach po tej stronie demokratycznej wiedział, że przed nami jest sprzątanie stajni Ołbiasza i każdy wiedział, że to nie będzie przyjemne i że to nie będzie łatwe. Dlatego my to musimy przeżyć, przetrwać, w sensie takim, że tego typu sytuacje jak Wąsik i Kamiński, to nie są ostatnie sytuacje. My tego typu napięć będziemy widzieli jeszcze w najbliższym czasie całkiem sporo i myślę, że one będą tak długo trwały jak w Pałacu Prezydenckim, gdzie zasiadał pan Andrzej Duda. Tu pan poseł Jaki powiedział o tym, że prezydent nie chce być jak wiatrak. On wielokrotnie w sposób zupełnie zdumiewający zmieniał zdanie i wielokrotnie przez Prawo i Sprawiedliwość był stawiany w takiej sytuacji, że nawet jako mężczyzna to się czasami dziwiłem, jak on to jest w stanie znieść, a jakoś sobie z tym poradził. Także myślę, że w tej nadchodzącym czasie też niejednokrotnie będziemy przez niego zaskakiwali, jak w jedną, tak w drugą stronę, bo to jest chyba najbardziej trwała cecha jego prezydentury, to, że potrafi zaskakiwać w najmniej oczekiwanych momentach i decyzje podejmować niekoniecznie bazując na logice czy na prawie. Zresztą dzisiaj mówił nie o ułaskawianiu, a pomylił terminy prawne. Także nie obawiam się o to, jak będą wyglądały nasze najbliższe sondaże, bo my też nie gramy na to, żeby mieć najlepsze sondaże wiosną. My gramy na rok 2050, jak nazwa naszej partii pokazuje, i w to głęboko wierzę. Króciutkie pytanie do pana posła Jakiego. Czy prezydent rozwiąże Sejm przy okazji zamieszania z ustawą budżetową? Panie redaktorze, uważam, że powinien to bardzo poważnie rozważyć, bo w sposób oczywisty Sejm nie jest prawidłowo obsadzony po tym wszystkim, co się wydarzyło. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść na chwilę do tego, co powiedział mój adwersarz. Króciutko będę zobowiązany.
Dobrze, no mianowicie powiedział, że gdyby pan coś ukradł ze sklepu, to policja by od razu po pana przyjechała. I wie pan co? Ja się z nim zgadzam, ma rację, ale powiem panu, że gdyby pan był oskarżony o gigantyczną korupcję i byłby pan senatorem tych oto tu hipokrytów, to by po pana nie przyjechała. A wie pan dlaczego? Bo by oni was bronili. Albo gdyby pan był znanym mecenasem tych oto tutaj ludzi, to też by po pana nie przyjechała. A wie pan dlaczego? Bo rządził PiS. Wie pan dlaczego? Bo by ci hipokryci by pana bronili. W związku z tym to jest właśnie ich ta demokracja. I wie pan, o 2050 rok to ja bym się tutaj nie bał. Wie pan, oni nie będą rządzić wiecznie. I za to, co Hołownia robi, zostanie osądzony. I o to jestem akurat bardzo spokojny. Panowie, króciutko. To jest ta równość, którą pan tak. Jak się Wąsik i Kamiński, to jest niedobrze, ale Hołownię by pan chciał. Zresztą tego typu niespójności pan już dzisiaj wielokrotnie podał, że z jednej strony trzeba szanować prawo, ale z drugiej strony jak prawo ma dotyczyć Wąsika i Kamińskiego, to już nie fajnie, no bo przecież wyrok sądu wtedy jest mniej ważny, bo oni walczyli z korupcją i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje jakiś kompletny brak logiki i spójności w tym, co pan mówi. Jedna uwaga, jestem od ostatnich wyborów i mówienia jakichś o 1000 dniach i tak dalej. Panowie posłowie, pan minister, króciutko. Prezydent rozwiąże parlament? Nie ma takiej podstawy prawnej. To jest strachy na lachy. Czyli nie. A tak naprawdę szybciej prezydent stanie przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji, niż rozwiąże jakikolwiek parlament w tym kraju. I taka jest jego droga, los i przeznaczenie. Panie pośle, króciutko. Nie ma takich podstaw. Budżet trafi na biurko prezydenta i prezydent z tym budżetem powinien zachować się tak, jak z większością ustaw przez 8 poprzednich lat. To jest ten moment, w którym prezydent powinien podpisać tę ustawę budżetową. Patryk Jaki, Piotr Masłowski, Andrzej Szejna i Konrad Frysztak byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję panom serdecznie. Dziękuję. Szanowni państwo, zostańcie z nami. Za chwilę dr Katarzyna Bąkowicz i dr Andrzej Anusz. I oczywiście cały czas ten wiodący temat, czyli sprawa dwóch byłych ministrów.